skończył. Nieźle, co? Witam Was serdecznie w trzecim odcinku codziennika, prawie codziennika, a jak na razie wychodzi. Wczoraj zwróciliście mi uwagę na jedną rzecz, na przepisy rowerowe dotyczące jeżdżenia po chodniku. Nie wiem, czy ja oraz, że powinienem był jechać drogą. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeździliście ulicami Warszawy, gdzie średnia prędkość w mieście jest 80 km na godzinę. Biorąc pod uwagę, że inni kierowcy zupełnie nie patrzą na to, co się dzieje. Biorąc pod uwagę też fakt, że drogi są często dwu- lub trzypasmowe. Jeśli dodamy do tego prędkość średnią roweru, nie wiem, na poziomie 15 km na godzinę, to powiem zupełnie szczerze, że mnie te przepisy w ogóle kompletnie nie interesują. Będę jeździł po prostu po chodniku, bo tam się czuję bezpieczniej niż na drodze. Mówcie sobie, co chcecie, ale zwyczajnie na ulicę rowerem nie wyjadę. Skoro już jesteśmy przy przepisach dzisiaj, chciałem jeszcze powiedzieć troszkę o samochodowych rzeczach. Mianowicie o kierunkowskazach. Strasznie dużo ludzi używa kierunkowskazów po wykonaniu manewru albo w trakcie jego wykonywania. Dopiero wtedy go włącza. Sekretem kierunkowskazów nie jest to, żeby policja nie dała nam mandatu, tylko wskazać innym użytkownikom dróg, co my chcemy w danym momencie zrobić. I dlatego fajnie jest, jeżeli ja sobie jadę ulicą, na przykład przede mną jedzie jakiś samochód i on będzie chciał za, nie wiem, 50 metrów skręcić w prawo, to fajnie byłoby, gdyby on wrzucił ten kierunkowskaz w prawo. Wcześniej, 50 metrów wcześniej, 100 metrów wcześniej. Zależy od prędkości oczywiście. Żebym ja miał czas na reakcję. Podobnie sprawa wygląda ze światłami. Jeżeli ja, przede mną stoi facet, na światłach są dwa pasy. Lewy skręca w lewo i jedzie prosto, prawy skręca w prawo i jedzie prosto. Jeżeli facet na lewym pasie staje bez kierunkowskazu, to ja stanę za nim. Dla mnie to oznacza, że on jedzie prosto. A wiem, że w lewo, jeżeli on stanie, no to z przeciwka też samochody jadą, ja nie będę w stanie przejechać. Gdybym ja widział wcześniej, że on włączył kierunkowskaz, nie dopiero jak się zatrzymał, tylko jak jeszcze dojeżdżał do tego skrzyżowania, to ja bym się od razu wcześniej ustawił na prawym pasie. To są takie bzdury, ale uwierzcie, to by strasznie usprawniło jazdę w naszym mieście, w naszych miastach i też zmniejszyło trochę korki. A tak w ogóle chciałem dzisiaj z Wami na inny temat pogadać, mianowicie na temat mojego komputera, a konkretnie ogólnie OS10, bo odkąd pojawił się bodajże, chyba od 10.8.1 to było, pojawił się bug w systemie i do dzisiaj nie jest rozwiązany. Dzisiaj mamy 10.8.3 i dalej ten problem nie jest rozwiązany. Mianowicie, komputer czasami budzi się ze snu w tak zwanym dark wait state. To jest taki stan, gdzie komputer się budzi, on coś tam może robić, ale nie uruchamia, nie włącza monitora. Monitor jest ciemny, dlatego stąd nazwa dark. Monitor pozostaje ciemny. Takie sytuacje mają miejsce na przykład w momencie, w którym mamy uśpiony komputer i wyjmujemy pendrive'a. Odłączamy jakieś urządzenie na USB. Wiele innych sytuacji oczywiście też jest, natomiast to taka jedna z nich, którą można dosyć łatwo i często zaobserwować. I w takiej sytuacji, jak tego pendrive'a wyjmujemy, to komputer się na chwilę włącza. Ekran się nie zapala, po czym usypia się znowu po chwili. To jest wszystko fajnie i ładnie. Tylko że takie aplikacje jak Evernote, które dobierają się do Spotlighta między innymi, a konkretnie do jednego z jego procesów, mają problem. Nie wiem, gdzie po której stronie leży bug, prawdopodobnie po stronie OS10. Bug polega na tym, że one wybudzają komputer, te różne aplikacje korzystające właśnie z Spotlighta, na przykład Evernote. I tutaj mam na myśli konkretnie jeden z jego procesów, Evernote Helper. One wybudzają komputer do stanu ciemnego, następnie
i następnie nieprawidłowo go, że tak powiem, zwalniają z tych zadań, które one chciały wykonać. To powoduje, że komputer się po prostu zawiesza w takim stanie, znaczy on działa fizycznie. Podejrzewam, że gdyby ktoś zalogował się na niego zdalnie albo przez jakiś zdalny pulpit albo coś innego, to nie byłoby problemu. Natomiast sam komputer staje się w zasadzie bezużyteczny, ponieważ jest czarny ekran, nic nie można na nim zrobić. Jedynie pozostaje nam wyłączenie go z przycisku. I to jest problem, który jest nierozwiązany od jakiegoś czasu. Mi się on zdarza raz na kilka tygodni przeważnie. I niestety tutaj mamy przykład kierowcy, który jedzie nie tym pasem, którym powinien jechać. Ale wracając do S10. Niestety ten problem jeszcze nie jest rozwiązany. Apple niewątpliwie o nim wie, wątków na ten temat jest sporo. Natomiast do dnia dzisiejszego to istnieje. Więc jeśli Wam się zdarza, że coś takiego się dzieje, to spróbujcie zabutować się do trybu bezpiecznego, do safe mode. Robi się to poprzez przytrzymanie shifta podczas włączania się komputera. I problem rzekomo wtedy odchodzi na kilka tygodni, kilka miesięcy, nie wiem. Różnie ludzie raportują różne rzeczy. No nic, dzięki bardzo za ten odcinek i do usłyszenia następnym razem, jutro prawdopodobnie. Nie, jutro jest weekend, to jutro nie. Cześć, cześć.